Cześć, tu Liściasta i moja urocza asystentka Gryzelda Ponura. Dziś pogadamy o tym, jak w grze Conan Exiles zrobić kule ogniste, smolne i gazowe. W skrócie, trzeba mieć kociołek i alchemika. W praktyce oczywiście to nieco bardziej złożona sprawa. Sam kociołek robimy w ręku z 50 sztabek żelaza i 20 kawałków sznurka. Żeby zrobić którąkolwiek z wyżej wymienionych kul, musimy najpierw wyprodukować kule wodne, które możemy zrobić bez pomocy alchemika, za to za pomocą flaszki z wodą i posoki. Do reszty kul potrzebny jest jednak alchemik na dowolnym poziomie. Żeby zrobić kulę demonicznego ognia, potrzebujemy kuli wodnej i wybuchowych gruczołów. Żeby zrobić kulę gazową, potrzebujemy kuli wodnej i purchawic. I wreszcie, żeby zrobić kulę smolną, potrzebujemy kuli wodnej i smoły. Posokę do produkcji podstawowej, wodnej kuli można uzyskać na rozmaite sposoby. Można zabijać pająki, można ją wyciskać w tłoczni ze zgniłego mięsa, ale to potwornie drogi sposób. Najprostszym sposobem jest upieczenie niesmacznych ryb i niesmacznych skorupiaków na dowolnym ognisku, albo małym, albo dużym. Oczywiście do tego celu trzeba mieć dostęp do pułapek na ryby i skorupiaki oraz rzecz jasna do rzeki lub stawu. Ale ten sposób jest najbardziej opłacalny, bo z jednej upieczonej ryby czy skorupiaka wychodzi jedna posoka, czyli stosunek 1 do jednego. Wybuchowe gruczoły można wyciągnąć z eksplodujących chochlików albo salamander. Chochliki są łatwiejsze, bo to praktycznie pierwsi wrogowie w grze. Można je spotkać wzdłuż rzeki niedaleko pustyni startowej, ale są też do znalezienia w dżungli. To teraz purchawice. Purchawice to grzyby rosnące w skupiskach w trawie. Na przykład bardzo piękne miejsce do zbierania purchawic znajduje się tutaj, na tym cypelku w pobliżu strażników. Niestety, rezyduje tu również krokodyl. Na koniec smoła. Smoła to produkt uboczny obróbki skór. Uzyskujemy ją w garbarni, jedną sztukę przy produkcji każdego kawałka wyprawionej skóry. Smołę można też, podobnie jak w przypadku posoki, uzyskać w tłoczni. Potrzebujemy do tego 25 kawałków węgla. Również mało opłacalne, tak jak w przypadku posoki, bo tam potrzebujemy 50 kawałków zgniłego mięsa na jedną sztukę posoki. Ponadto, do zrobienia kul potrzebujemy szklanych butelek. Żeby zrobić szklane butelki, musimy po pierwsze mieć piec hutniczy, żeby zrobić sztabki żelaza i szkło. Sztabki żelaza wytapia się ze skały żelazonośnej, oczywiście, a szkło z kryształu. Następnie potrzebujemy stanowiska kowalskiego, żeby móc przygotować formę na butelki. Na szczęście nie potrzeba do tego niewolnika. Potem formę umieszczamy w piecu razem z wytopionym szkłem i wychodzą z tego butelki. Butelki musimy oczywiście napełnić wodą albo przy rzece, albo studni, albo w samym kociołku, jeśli mamy już alchemika. Tak, alchemik potrafi napełnić butelkę bez dostępu do źródła wody. Dobra, mamy butelki, mamy składniki. Teraz trzeba znaleźć po prostu odpowiedniego niewolnika. Jednym z miejsc, gdzie można spotkać alchemika, jest miejsce przywołań. Ta ponura osada darfarskich kanibali wyznających yoga. Można tam złapać darfarskiego szeptuna. Na przykład takiego, proszę. Kiedy mamy już alchemika i wszystkie składniki, wystarczy po prostu wyprodukować w kociołku nasze kule. W zależności od poziomu alchemika, koszt produkcji będzie różny. Im wyższy poziom, tym mniej składników potrzebujemy. Jak natomiast prezentuje się to od strony potrzebnych wyczynów? W zakładce podwaliny oczywiście musimy mieć kamienne narzędzia, żeby móc nauczyć się potem żelaznych i w ogóle, żeby grać w tę grę. Dobrze też mieć odblokowanego, prymitywnego kucharza, żeby móc robić posokę z ryb i skorupiaków. Na poziomie dziesiątym musimy odblokować łowcę niewolników, żeby móc złapać sobie alchemika. Dalej na poziomie 10 tylko w zakładce przetrwanie. Musimy odblokować garbarza, żeby móc produkować smołę. Kowala, żeby móc zrobić piec i stanowisko kowalskie i w ogóle wszystko. E, żeby odblokować kociołek, musimy nauczyć się robić żelazne narzędzia. A potem na poziomie 15 możemy odblokować kociołek. Natomiast, żeby móc robić posokę z tych brzydkich ryb i skorupiaków, musimy jeszcze poczekać dwa poziomy, bo pułapkę na ryby możemy odblokować dopiero na poziomie 17. Ale to koniec chyba że bardzo chcemy wyciskać posokę i smołę za pomocą wyciskarki, bo ta jest dostępna dopiero na poziomie 28. Tym bardziej nieopłacalne. I to tyle i w ten sposób robimy kule demonicznego ognia, kule gazowe i kule smolne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.